No właśnie, to też chciałam teraz o tym też powiedzieć. Możemy się spotkać z zarzutem naruszenia ochrony dóbr osobistych naszego respondenta i wtedy nie będzie stowarzyszenia, nie będzie nic, tylko staniemy my. My będziemy osobami pozwanymi, w stosunku do których można dochodzić odszkodowań. Także przede wszystkim o tym pamiętajmy, żeby nie szkodzić samym sobie. Ja właśnie chciałem wrócić do tej poprzedniej kwestii, tego i chciałbym się zgodzić z tą tezą, żeby nie rejestrować, znaczy to siwi. Właśnie w kontekście tego, co pani powiedziała, że jeżeli my zarejestrujemy no, w postaci notatki jakieś dane, które są sprzeczne z tym, co powinno być, później to się znaleźć przecież w raporcie, jak raport mamy rzetelny, no to będzie mówił o rzeczach jakiś patologów, to nawet spotkamy się z zarzutem, że tam jest nieprawda podana jakaś. A ja mam notatkę, źle pan nie kazał, ale źle pan nie zrozumiał, czy mamy to na co dzień wywiadać, że się z nami ludzie zaprzeczają, absolutnie tak nie powiedział, tylko mamy to pobijamy, że jednak jednak było inaczej, więc może rejestrować, ale jeżeli wiemy, że to będzie źle widziane, no to rejestrować jednak nie wszystko poufnie. Myślę, że jest mało prawdopodobne, że ktoś da się nagrać, kiedy mówi o patologiach, tak? Chyba, że kompletnie bezwiednie dopuszcza się jakiegoś łamania przepisów, ale wtedy wchodzimy trochę w rolę takiego śledczego, gromadzenia dowodów bardziej niż materiału. My też mikrofon nie zmawiamy, przepraszam jeszcze, my badamy system, jak pamiętamy, więc ten wywiad nam nie jest potrzebny po to, żeby kogoś ścigać. On jest dla nas po to, żebyśmy my zrozumieli, co w systemie nie działa. Bo to, że jest ta patologia, to być może dlatego, że w systemie jest dziura, ta dziura nas interesuje, a nie to, że ten człowiek, żeby udowodnić temu człowiekowi, że on to powiedział. Bo jak będziemy to robić, to właśnie będziemy mieć takie konsekwencje, o jakich mówi Barbara. I rzeczywiście strażnikom takim niedoświadczonym, to jest dosyć ważna rzecz, myślę, że my podkreślimy też w ostatecznym materiale, że strażnikom niedoświadczonym, którzy właśnie takim entuzjazmem, bo oni już wiedzą, że tutaj jest, to jest patologia, już nie ponoszą bardzo wielkie konsekwencje. My mamy być nie tylko wyodrukowani, żeby być obiektywni, rzetelni i tak dalej, dla wizerunku, dla własnego bezpieczeństwa też musimy być dobrze wyedukowani i wiedzieć, na czym sobie można pozwolić we wniosek. Poza tym mi się wydaje, że musimy jeszcze pamiętać o jednym, że ludzie są bardzo zawistni, szczególnie w firmach, w jednostkach samorządowych, i po prostu nie wszyscy się kochają w tym pracownicy, prawda? I nie zawsze można to jest bardzo ważny punkt, dlatego że Państwo tak. Ja udzielam porad w takich stowarzyszeniach, między innymi porad obywatelskich. Proszę Państwa, jak przychodzą ludzie, ja to mam, jak moja córka była mała. Jak ona tak siedziała, jak kłamała, patrzyła mi prosto w oczy i mrugnęła przez kilkanaście minut. I jak przychodzi mi taki delikwent i on mi opowiada, to ja doskonale się kłamię. Po prostu. Bo normalnie, jak człowiek się zachowuje normalnie w prawdę, to nie wlepia z łoku drugiego człowieka bez mrugnięcia okiem, prawda? Także to są takie podejścia. No i tutaj nie ma jasnej recepty, bo też nie ucieka wzrokiem, prawda? Więc jakby to jest kwestia interpretacji i wyczucia do ludzi. Ale to, co pani mówi, to uzupełnia. Pani też uzupełnia to, o co pan pytał, dlatego że jeżeli my z pełnym zaufaniem podchodzimy do tego, co uzyskujemy w wywiadzie od kogoś, tak, i robimy z tego notatki, a potem się okazuje, że to my zostaliśmy oszukani. Ktoś może się wyprzeć, tak, że coś takiego nam powiedział, więc to jest kwestia ograniczonego zaufania też do naszych rozmówców. Dokładnie. Także to są wszystko rzeczy, jak widać, nieproste. I oczywiście szereg innych kontrowersji dotyczących tego, o czym już mówiliśmy, tak? Czy reagować, kiedy nas coś wkurzy, tak widzimy jakąś ewidentną patologię, czy zachować ten dystans, który może się nam kojarzyć z pewnym wyrachowaniem. Także jednak przechodzimy nad tym do porządku dziennego, bo mamy cel strategiczny, jakim jest zbadanie całej sytuacji. To czy strażnicy mogą być bezstronnymi badaczami? No, wynika właśnie z tej dyskusji, że nie mogą, dlatego że my jesteśmy zaangażowani w konkretny projekt. To nie jest tylko bezstronne zbadanie. Nam zależy na tym, żeby pieniądze publiczne, które są w naszej gminie pozyskiwane, były wydawane na cele publiczne, możliwie racjonalnie, dokładnie. Czy ujawniać cel badań? Cel badań, jak Państwo uważacie? Tak, prawda? Tak, ale ogólnie. A czy ujawniać, dla kogo te badania są? Dla dobra ogółu, prawda?
Cel badań, ja chciałam tutaj wskazać na to, że są liczne kontrowersje, ponieważ niektórzy, mam nadzieję, że nikt z Państwa nie będzie miał takiej potrzeby, ale niekiedy prowadzi się badania, które by nie były trafne, gdyby ujawniono cel badań. Wiele eksperymentów w psychologii, na przykład dotyczących okrucieństwa, tak? Mówi się, że co innego jest celem badania, a my tu poprosimy, prawda, żeby się tam elektrowstrząsami raczyć na przykład, czy kogoś raczyć. Więc tutaj oczywiście to jest nieetyczne, chociaż dla pewnych celów, jak to mówią, dla dobra nauki czasem takie rzeczy są stosowane. Nas, mam nadzieję, to nie będzie dotyczyło i nikt nie będzie musiał kluczyć i ściemniać. Natomiast jeśli chodzi o to, dla kogo prowadzimy badania, czy Państwo będziecie mówić na przykład, że to jest projekt, który ma szerszy kontekst? Czyli że jest prowadzony w ramach jakby inicjatywy ogólnopolskiej monitorowania. Tak, będzie to. Mówię zawiadomienie do urzędu. Generalna zasada jest taka, że należy również się informacja respondentom, kto jest takim zleceniodawcą czy sponsorem badania, ale można to po jakimś czasie ujawniać, a Państwo macie problem rozwiązany, bo rozumiem, że to pismo do urzędu wszystkie sprawy załatwi. Będą się stresować? Mniej, no właśnie, że jakby to tak się rozmyje, że tutaj prawda w Polsce. Teraz mam takie pytanie, czy Państwo uważacie, że należy płacić ludziom za to, że biorą udział w wywiadzie, że ktoś udziela? Nie. Ja też tak uważam, chociaż są pewne kategorie respondentów, którym się płaci. To są najczęściej trudno dostępni ludzie, ale przede wszystkim zaczyna być coraz bardziej powszechne płacenie, zwłaszcza przez firmy badawcze, więc tylko uczulam na to, że jeżeli jakaś firma socjologiczna prowadziła jakieś badanie niedawno w Państwa gminie, to mogą respondenci być przyzwyczajeni do tego, że za ich czas się płaci. Oni są ekspertami i że oczekują jakiegoś wynagrodzenia. To jest kwestia wyczucia, można kogoś, nie wiem, na kawę zaprosić, albo na spacer, albo w jakiś inny sposób uprzyjemnić mu czas wywiadu, natomiast może być takie oczekiwanie. I oczywiście bardzo ważna kwestia dotyczy tego Państwa zanurzenia w społeczności lokalnej, to co Pani mówiła, tak, żeby też swoje interesy bronić. Państwo jesteście nie tylko badaczem i nie tylko się będziecie przedstawiać jako badacz, watchdog, ktoś, kto monitoruje pewne rzeczy, ale Państwo jesteście też uczestnikami tej społeczności i każdy z Państwa jest de facto adresatem tych programów. Nawet wydaje mi się, że to może być taka rola, która Państwu też ułatwia rozumienie tego wszystkiego, prawda? Więc trzeba też pamiętać o tym, że Państwo też jesteście beneficjentami wszystkich programów, które gmina wdraża. To, czy jej interesy zawodowe mogą zostać zagrożone i czy zachować dyskrecję, też oczywiście, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jesteśmy o to proszeni i ktoś mówi, że to jest tylko dla Pana wiadomości, tak? Albo między nami tylko, to proszę pamiętać o tym, że to jest też oczywiście zobowiązujące i również po zakończeniu badania na to również należy zwracać uwagę. I na koniec chciałam jeszcze powiedzieć, że Państwo macie swoje osobiste sympatie i swoje osobiste doświadczenia życiowe. Dlaczego o tym wspominam? Wiadomo, że ludzie mają różne poglądy, w tym również poglądy polityczne. A władzę w gminie sprawuje tylko jedna określona opcja, która została, prawda, wyłoniona w ostatnich wyborach samorządowych. Jeżeli ktoś z Państwa na przykład nie głosował na tego wójta czy burmistrza, który w tej chwili rządzi, może mieć silną pokusę, żeby zdemaskować, jak to źle ta władza w tej chwili się sprawuje. Albo odwrotnie, żeby zatuszować pewne rzeczy. Tego się nie da uniknąć, że Państwo będziecie w pewien sposób obciążeni swoimi własnymi poglądami, ale proszę sobie z tego zdawać sprawę, tak, żeby też nie nastawiać się za bardzo bojowo, wtedy, kiedy jesteśmy akurat przeciwnej opcji i żeby się nie nastawiać za bardzo pochlebczo wtedy, kiedy jesteśmy z tej samej opcji. I również nasze osobiste doświadczenia mają bardzo duży wpływ na to, zwłaszcza w tym konkretnym projekcie, ponieważ może być tak, że my również mamy pewne doświadczenia z alkoholem, czy z problemem alkoholowym, jak to się oględnie mówi. Możemy mieć, nie wiem, doświadczenia z przeszłości, może mamy pijące osoby w rodzinie, tak, czy osoby używające narkotyków. To są bardzo trudne rzeczy i Państwa osobista sytuacja będzie tutaj również miała znaczenie przy interpretacji wyników tych badań, tak. Może będziecie lepszymi watchdogami przez to, a może będziecie gorszymi, może pewne rzeczy nie będziecie chcieli widzieć, bo będą dla Was zbyt bolesne. Więc też uczulam na cały kontekst naszych osobistych doświadczeń. I ta rzecz też, o której tutaj już zaczęliśmy mówić, nie działamy w próżni, ani w próżni politycznej, ani w próżni społecznej. Dla kogo nasze wnioski mogą być bardzo łakomym kąskiem? Oczywiście. Więc też uczulam na to, że nasz raport może być, zwłaszcza to, w jaki sposób, jakich sformułowań użyjemy w tym raporcie, może być bardzo ważne dla opozycji i bardzo trudne dla aktualnie rządzących i też na to proszę zwracać uwagę potem ten raport przygotowując.
I myślę, że również takimi raportami mogą się interesować media, zwłaszcza media lokalne, które również oczywiście będą punktować wszystkie niedociągnięcia władzy. To jest dobra strona, akurat taka czujność mediów, dlatego że po pierwsze mamy reklamę projektu i tej naszej aktywności obywatelskiej, a po drugie dokładnie po to media są trzecią władzą, żeby właśnie wytykały, czy czwartym, żeby wytykały wszelkiego rodzaju niedociągnięcia. No i oczywiście to o czym mówiła pani Barbara, że również fakt prowadzenia badań wpłynie na moją sytuację w lokalnej społeczności, tak? Ja już będę innym człowiekiem, innym obywatelem i innym petentem w urzędzie, ponieważ już wtedy ujawniam się jako osoba, która jest trochę bardziej czujna niż wszyscy inni. I... tak, niektórzy już są znani z tej aktywności. Jeszcze jedna kwestia. Niektóre urzędy prosiły albo będą prosić o dostarczenie pytań. Będziecie się Państwo umawiać na wywiad. I wiem, że macie generalnie też to w swoich wskazówkach. Ja proponuję, żeby stosować taką, znaczy ja zawsze stosuję taką opcję, kiedy mam wywiad nieustrukturyzowany do końca, czyli kiedy to nie jest badanie ankietowe, to ja zawsze mówię, że ja mam tylko ogólne wytyczne albo ogólne zagadnienia, tak? I wtedy na jednej kartce zestawiam, że będziemy rozmawiać o tym i o tym, ale tak naprawdę nie wiem, jakie będą pytania, bo to jest rozmowa, to nie jest ankieta, proszę pana, to jest taki luźny wywiad, tak? To pan jest ekspertem, ja właśnie się chciałam dowiedzieć. Więc można w ten sposób tą sprawę załatwić, ale oczywiście zawsze na piśmie trzeba coś wysłać, bo urzędnicy generalnie wtedy się też czują bezpiecznie. A teraz proszę, mogę jeszcze? Tak, tak.